wszystkim zachęcamy do udziału w Biciu Rekordy. To jest akcja, która no, ma też nam służyć wszystkim jako dobrej zabawie, no bo stawiamy sobie cel, do czegoś dążymy, to nas mobilizuje, no i coś z tego ufamy, że będzie. No, pierwsze 5 sekund i pierwsza złotóweczka już poszła, to wcale nie jest takie łatwe, jak się okazuje. Jest, może trzeba jakieś pomocy, ale ja widzę, że Rafał Marton, jednak cierpliwość chwilaka to jest niewiarygodne. To, co się dzieje, drodzy Państwo, już jest 15 sekund. 15 sekund i Rafał Marton, no niczym po prostu do mety Dakaru. Idealnie, dokładnie, perfekcyjnie. Rozpoczynamy to układanie z złotówek od niewiarygodnie. Ja myślę, że to będzie nawet dłuższe niż metry. Uwaga. Jeszcze pięć sekund. Brawo. A teraz sprawdzamy. Ten cel to nie jest tylko pobicie rekordu Guinnessa, bo każda złotówka, która w ramach tej zabawy, tego bicia rekordu Guinnessa, znajdzie się w tej wielkiej skarbonce, a później już będzie ułożona w ramach tych metrów, które składamy, do czegoś konkretnego będzie służyć. My dotykamy wielu problemów dzieci i młodzieży. Oczywiście mówimy o dzieciach głodnych, niedożywionych, mówimy o dzieciach, którym trzeba organizować czas, zajęcia, ale nie wolno nam zapomnieć o tym, że trzeba pomagać również dzieciakom w rozwijaniu ich pasji, zainteresowań, a bardzo często one są wykluczane, czy te pasje, czy te zainteresowania gdzieś nikną i nic się dobrego nie dzieje, bo nikt im nie pomaga, nikt nie otwiera im drogi do tego, że można coś robić. Jeśli dziecko wraca do domu i marznie i dlatego nie odrabia lekcji i dlatego później ma słabe wyniki w szkole, no to jest jakaś konsekwencja. To pokazuje nam, że to dziecko gdzieś tam skazywane jest na margines życia społecznego, wykluczane z wielu akcji. Dziecko, które nie może pojechać na wycieczkę ze swoją klasą tylko dlatego, że go nie stać, to dramat. To jest dramat, bo gdzieś to dziecko rzeczywiście jest wykluczone, gdzieś to dziecko traci przyjaciół i czuje się coraz gorsze, no i bardzo często w niczym już nie uczestniczy. Dla mnie układanie tych złotówek jest na pewno niełatwe. Kiedyś były takie ZPT, to się nazywało, na zajęciach, więc nigdy nie miałem z tego piątki i troszkę mi to idzie wolno, ale dałem radę. Ułożyłem już, myślę, że ponad metr. Za to Rafał bardzo szybko to robi, w 60 sekund prawie metr ułożył. Myślę, że głównie jest to kwestia cierpliwości, ponieważ to jest taka bardzo żmudne zajęcie. Myślę, że drugą rzeczą jest też, żeby znaleźć sobie patent na to, czyli trik jakiś. Ja sobie tak patrzyłem na to, kiedy tutaj siedzieliśmy przed rozpoczęciem całej imprezy i właśnie tak technicznie sobie spojrzałem na tą taśmę, na te złotóweczki i na ten stół i wymyśliłem sobie kilka takich trików, które ułatwiają mi to klejenie. Możemy pomagać na różny sposób, ale najlepiej jak pomoc dla potrzebujących jest dobrze ukierunkowana. Wtedy wiadomo, że nie błądzimy. Dokładnie. Ja od najmłodszych lat pamiętam takie hasło, które jakby związało się właśnie z nazwą Caritas, że to jest pomoc. I to gdzieś jest głęboko w mojej głowie. Caritas, czyli pomoc, czyli jakieś szczytne cele, jakaś dobra energia. I to jest to, co mi przychodzi do głowy, jak słyszę Caritas. Żeby dziecko nie było głodne, wracało szczęśliwe do domu i rzeczywiście każdego następnego dnia chciało wstać, ruszyć do szkoły, pomyśleć o swoich pasjach, o swoich marzeniach, dążyć do celu, stawiać sobie te cele, nie kapitulować, nie rezygnować, no tylko iść z przebojem przez życie.